Radio Wnet, www.wnet.fm. Za 20 minut, godzina 9:00 w studio Radia Wnet, Poranka Wnet w dwóch stolicach. Do studia wrócił Piotr Witt, a w studio gościem poranka jest pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Na świecie dzieje się dużo, więc gdzieś w ciszy przeprowadziła pani minister i Prawo i Sprawiedliwość zmianę w edukacji zawodowej. Co to za zmiana i co teraz jest i jak to będzie wyglądało? Zmiana jest dosyć skomplikowana i wszechstronna, mogę tak o tym powiedzieć. I rzeczywiście to dobrze, że w takim konsensusie, a właściwie zgodzie została przeprowadzona przez Sejm przy jednym głosie wstrzymującym się, a w zeszłym tygodniu pan prezydent już podpisał, a więc to dobrze. Zmiana bardzo potrzebna i konieczna i na, jak już powiedziałam, na kilku płaszczyznach. Pracowaliśmy w ministerstwie nad nią ponad półtora roku. To nie było tak, że w ciągu miesiąca. Natomiast sama praca już w Sejmie odbyła się dosyć spokojnie. Szkoda, że o czymś, co tak spokojnie przechodzi, mało o tym mówimy. A to jest bardzo istotne, bowiem mamy ogromny problem z pracownikami na różnych poziomach, jak i kształceniu branżowym, jak i po uczelniach wyższych. W wielu momentach pracowników brakuje i wydawało się, że to jest konieczne, żeby tą reformę przeprowadzić. Analizując sytuację, jak wygląda kształcenie zawodowe w Polsce, to coś, co się rzuciło w oczy, to, że my nie mamy wcale mało młodych ludzi. To chciałam zwrócić uwagę w kształceniu technicznym, wcześniej zasadniczych szkołach zawodowych i policjalnych, właściwie w kształceniu technicznym i branżowym, to jest ponad 50%, 55%. Patrząc na przykład na Niemcy, które są wzorem dla nas często, że oni mają takie świetne kształcenie zawodowe, chociaż ludzie i młodzi ludzie uciekają też ze szkół zawodowych, to oni mają 53, więc my nie mamy mniej. Natomiast mało skutecznie uczymy. Wydajemy 9 miliardów rocznie na kształcenie zawodowe, 7 miliardów subwencji, ponad 2 miliardy to pieniądze innych ministerstw i infrastrukturalne. A do tej pory po szkołach zasadniczych, bo branżowe jeszcze nie mają absolwentów, mieliśmy ponad 30, a nawet w zeszłym roku 40% osób bezrobotnych, przy najniższym od 3 dekad bezrobociu w Polsce, a po techników ponad 30. Co to oznacza? Że kształcimy nietrafnie, że to nie jest najlepsza jakość tego kształcenia i trzeba to koniecznie zmienić. Więc zabraliśmy się do roboty i no też trzeba promować, że warto mieć dobry zawód, ale idąc do szkoły branżowej, nie może być to droga jednokierunkowa, czy do technikum, bo myślę, że z punktu widzenia mojego, minister Zalewskiej, to musimy patrzeć na młodych ludzi tak, nie jak widzimy to za 3 lata, tylko co chcielibyśmy, żeby ci młodzi ludzie, później już bardziej dorośli, potrafili w wieku za 10 lat, więc my kształcimy naprawdę dla przyszłości, to nie jest frazes, więc to muszą być młodzi ludzie otwarci na zmiany, mamy świadomość, że lada moment pewne tradycyjne zawody już będą nieaktualne i młodzi Polacy muszą być otwarci na uczenie się też i przygotowywanie do różnych zmian w życiu zawodowym. Więc prowadziliśmy różne rzeczy, między innymi taką istotną sprawą, którą myślę jest istotna, to, że pracodawcy, ale nie na zasadzie takiego krótkoterminowego myślenia, muszą być w kształceniu zawodowym. Przypomnę, że w 2012 roku próbowano przeprowadzić kształcenie reformę kształcenia zawodowego, a ona się nie udała, bo nie było w nich pracodawców. Więc my od programowania kształcenia zawodowego, zapotrzebowania na zawody, poprzez uczenie w szkole, szczególnie praktycznej nauki zawodu, poprzez egzaminowanie, chcemy, by uczestniczyli w tym pracodawcy. Czyli pierwszy punkt, ale chcemy, czy będą uczestniczyli, Chcemy, w związku z tym zapisaliśmy w prawie pewne, panie redaktorze, regulacje, które zobowiązują szkoły do tego, żeby podpisywały umowy, jeżeli otwierają kształcenie w nowym zawodzie, a później w każdym zawodzie, będą musieli mieć podpisane umowy z pracodawcami. Napisaliśmy to jeszcze dosyć na miękko, bo szkoły się muszą tego uczyć. Może to dotyczyć praktycznej nauki zawodu, młodocianych pracowników, może to dotyczyć klas patronackich, pisanie wspólnego programu, ale pracodawca musi być w szkole. Druga bardzo ważna rzecz, myślę, że bardzo istotna, to jest to, że wprowadziliśmy konieczność, czego nie było, wyobraźcie sobie, przystępowania młodych ludzi do egzaminu zawodowego. Czyli młody człowiek dostawał świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, a pracodawca często nie wiedział, że on nawet nie przystąpił do egzaminu zawodowego. Szkoły niekoniecznie do tego zachęcały, więc żeby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły bądź pewnego etapu, to trzeba przystąpić do egzaminu zawodowego.
mi by się marzyło, żeby było konieczność zdania egzaminu, ale w maturze nie mamy i w kończeniu liceum konieczności zdania, więc tutaj na razie wprowadziliśmy konieczność przystępowania i będziemy widzieć, wreszcie będziemy widzieć, ile uczniów w ogóle zdaje egzamin, skoro wszyscy przystąpią, bo można było zniechęcać uczniów do przystępowania, jeśli nauczyciele czy szkoła widziała, że on może tego egzaminu nie zdać. Następna rzecz, prowadziliśmy tak zwane szkolenia branżowe dla nauczycieli. Nauczyciel, który uczy zawodu, musi mieć kontakt z rzeczywistością gospodarczą, więc raz na, znaczy nie raz, ale w ciągu 3 lat musi być 40 godzin u pracodawcy w zawodzie, w którym uczy. Tutaj już jest kwestia podpisania umowy. To też jest istotne, ale też prowadziliśmy mechanizm finansowania kształcenia zawodowego, który będzie uzależniony. Subwencja będzie kierowana w zależności od tego, od kosztochłonności, czyli ile kosztuje kształcenie w zawodzie, a przede wszystkim na podstawie prognozy zapotrzebowania na zawody. Bo w Polsce jest tak, jak wrócę do tego, nietrafne kształcenie, finansowane dosyć mocno, ale można powiedzieć, że te pieniądze były trochę, znaczy nawet w dużym stopniu marnotrawione. Więc chcemy kierować te środki finansowe, budżetowe, subwencje szczególnie zwiększone w tym, do tych zawodów, na które jest zwiększone zapotrzebowanie i tu też prowadziliśmy nowe narzędzia, więc prognozę zapotrzebowania na zawody w perspektywie kilkuletniej. Będzie to co roku obwieszczane przez ministra edukacji na podstawie dostępnych badań, badań GUS-u i analizowane w formie później przygotowane obwieszczenia przez Instytut Badań Edukacyjnych. I to wszystko się działo w polskim parlamencie? I to wszystko się działo i mało o tym... Przy jednym głosie sprzeciwu? Wstrzymującym się. Tak, myślę, że to jest tylko początek, o którym mówię. Teraz będziemy to wdrażać. Tak samo jak wprowadzamy... Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Polacy mają zaufanie do technikum, więc w zdecydowanej większości 35-6% z tych młodych ludzi idzie do technikum i dlatego też trzeba spowodować, żeby technikum były bardziej zbliżone do rzeczywistości gospodarczej. W związku z tym prowadzamy coś takiego jak staże i praktyki uczniowskie w na innej zasadzie podobne jak młodociani pracownicy, ale nie są młodocianymi pracownikami, a więc mogą mieć podpisane umowy, zasady płatne u pracodawcy. Więc myślę, zwiększyliśmy oprócz tego wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, refundację kształcenia, więc naprawdę szeroka, wszechstronna zmiana, o której jest cicho, no bo ona jest dobra, na pewno dobra i trudno ją krytykować. Natomiast teraz będziemy pilnie pracować, zaczęliśmy nad aktami wykonawczymi, też uczeniem nauczycieli, samorządowców, jak sobie z tą nowością poradzić. A my skorzystamy z tego, że Piotr Wit jest w studio i zapytamy pana redaktora, jak to wygląda we Francji. No Francja ma podobne problemy. Francja ma problemy z wykształceniem. To jest dawne powiedzenie, stare bardzo, profesora Kotarbińskiego, czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. I to się widzi, Polska ma chyba największą na świecie ilość profesorów uniwersytetu na kilometr kwadratowy i najlepsze polskie uniwersytety warszawski i jagielloński są w samym ogonie wszystkich rankingów światowych jako uniwersytety kiepskie. I ci profesorowie są kiepscy, ale widzi się w Paryżu co chwila jakieś kolokwia, jakieś narady, w których uczestniczą sami profesorowie. Potem czytamy życiorysy tych profesorów i widzimy, że oni ani niczego nie odkryli, ani niczego ciekawego nie napisali. To są zupełnie zautomatyzowane tytuły. Tak, ale jeżeli chodzi o tą sytuację francuską, katastrofa edukacyjna. W okręgu paryskim istnieje 800 tysięcy analfabetów, z czego 40% z wykształceniem średnim. Szkoła nie zapewnia żadnego wykształcenia, przy czym Francja ma zupełnie innego typu problemy niż Polska. Znaczy efekty są podobne, ale przyczyny są inne. We Francji to jest przede wszystkim upadek autorytetów nauczycielskich w szkołach. Po prostu nie można niczego nauczyć tę młodzież, ponieważ młodzież jest tak rozbrykana, nie uznaje żadnego autorytetu i to jest młodzież bardzo często pochodzenia wyznania muzułmańskiego, w związku z czym mają i inne obyczaje kulinarne, ale i inne obyczaje towarzyskie.
I tutaj to są ogromne problemy, przede wszystkim z tym, co mi się wydaje jest podstawą każdego wykształcenia, każdej edukacji, to znaczy z wykształceniem ogólnym. Richard Feynman, ojciec bomby wodorowej, wielki fizyk, jeszcze większy matematyk amerykański, kiedy go pytano o dyscyplinę, które dały mu najlepszą precyzję myślenia, powiedział nauka łaciny i greki. I na to samo pytanie w ten sam sposób odpowiedział Einstein. Czyli to było to wykształcenie ogólne, które potem dało im podstawę do zajmowania się problemami szczegółowymi i w sposób tak znakomity. I dzisiaj to wykształcenie ogólne jest na fatalnym poziomie. Poziom edukacji polskiej znamy tylko z gazet, a nawet i z języka, jakim te gazety są pisane, i wiemy, że to odbiega od polszczyzny, no ale to jeszcze są inne sprawy. Rozmawiałem niedawno z dwojgiem nauczycieli podczas urodzin mojego wnuka w ostatnią niedzielę, pan Louis i pani Michel. Michel emerytowany lekarz, on emerytowany nauczyciel. I Louis, uroczy człowiek, opowiadał o tym, jak udało mu się sprzedać samochód za 750 euro, a oferowali mu poprzednio tylko 350. I to był samochód Twingo, który miał 18 lat. Nauczyciel, który całe życie przepracował w szkolnictwie, i ludzie dość zamożni, mający własny dom i tak dalej. Sytuacja nauczycieli jest niedobra, a byli oni faworyzowani przez wszystkie rządy lewicowe we Francji, ponieważ to są funkcjonariusze i oni byli tym vivier, oni byli tym rezerwuarem wyborczym dla wszystkich rządów lewicowych, bo to są funkcjonariusze. No, rezultat jest taki, że żaden rząd już nie ma czym im płacić i nauczyciele są coraz biedniejsi, wystawieni na coraz większe zagrożenia, no bo przecież to dopiero niedawno uczeń podszedł do nauczycielki podczas lekcji, przystawił jej pistolet do głowy i powiedział: albo zmienisz to, co napisałaś w dzienniku klasowym o mnie, albo cię zastrzelę. Napisała, że jego nie było na lekcji, bo go nie było, a on chciał, żeby napisała, że było. Dzieci, młodzież mają ogromną zdolność imitacji, dzięki czemu mogą się wiele nauczyć. Więc nauczył się od niego inny chłopiec w innym miejscu Francji, zrobił to samo. I no, to jest ten upadek autorytetu zupełny. A w polskiej szkole obserwuje pani takie same procesy, jak o których mówił Piotr Witt? No, tak bardzo bym tego nie złożyła jeden do jednego, natomiast pewnie po reformie, szczególnie Handkego, to o czym można było, to co można było zaobserwować, to rzeczywiście upadek prestiżu nauczyciela w szkole polskiej, i to jest bardzo ważne, żebyśmy go odbudowali, bo w każdej relacji, mówiliśmy dzisiaj o kształceniu zawodowym, o reformie i cieszę się, że o tym mówiliśmy, ale generalnie zgadzam się, że żeby być dobrym w każdym zawodzie, trzeba mieć zdolności, umiejętności komunikowania się, rozumienia rzeczywistości, analizowania, ale także to, co na co podkreślają, uwagę, wrócę do pracodawców, to też te kompetencje społeczne takie, które powodują, że to jest człowiek rzetelny, na którym można polegać, któremu można ufać, bo pewnych umiejętności można nauczyć, a te kompetencje, czyli wychowanie na wartościach i do wartości, powoduje, że człowiek się sprawdza i w sytuacjach społecznych, rodzinnych, a także w pracy. Natomiast tego się nie uda. I wracam do tego tutaj, mój rozmówca, współrozmówca na co zwraca uwagę, bez odpowiedniej pozycji nauczyciela, rodzica i nauczyciela. I teraz nauczyciel i rodzic pewnie muszą rozumieć, że pracują dlatego, że mają ten sam cel. I ja się spotykam z taką sytuacją, że
czasami jest tak, że trzeba rodziców przekonywać, że trudna sytuacja, trudna ocena, a czasami trudne słowo, które trzeba powiedzieć o dziecku, które się z czymś nie radzi, albo w czymś trzeba go ograniczyć, ale w sposób dla jego dobra może wzbudzać inne sytuacje. Się spotkałam z pewnymi naciskami rodziców, które nie zawsze służą uczniowi, a są po prostu, nawiązują do tego, co pan mówił. Natomiast myślę, że jeszcze tak nie jest źle i oby nie było. I myślę, że Polacy jednak tutaj... Dlatego powiedziałem, że to są rozmaite przyczyny, ale to nie znaczy, że pewne rezultaty. Zjawiska się nie pojawiają, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby ta relacja nauczyciela, który w trosce, tak? W dobrej komunikacji z rodzicami, z uczniami wychowuje młodych ludzi, bo edukacja to jest bardzo ważna istota, to jest jej wychowanie. Ja wiem, o tym myśmy wychowali żonę i ja dwie córki, które dzisiaj są ludźmi dorosłymi i które są wysoko udyplomowane, jedna ma aż 5 dyplomów, mówią wszystkimi językami i naprawdę to się powiodło, ale to z naszej strony, zwłaszcza ze strony emigrantów we Francji, wymagało bardzo wielu wyrzeczeń. Pójścia pod prąd. Myślę, że pójścia pod prąd. Natomiast ja z punktu widzenia sekretarza stanu tutaj muszę patrzeć na wszystkie dzieci, które nie muszą mieć 5 dyplomów, tak, i znać wszystkich języków, ale dobrze, żeby ten dyplom, który zdobędą, rzeczywiście odzwierciedlał ich rzeczywiste umiejętności, żeby znali języki, żeby umieli się znaleźć w rzeczywistości, żeby mieli możliwości kształcenia się dalej. My nie chcemy robić tak jak w Niemczech, że zamykamy drogę w kształceniu zawodowym. Uważamy, że polskie dziecko, później młody człowiek ma prawo zmienić swoje myślenie o swojej przyszłości i zmienić też drogę Pani kształcenia. Minister, po owocach poznacie, kiedy będą owoce tej reformy, o której mówimy dzisiaj? Myślę, że to jest proces, ale już w tej chwili pewne rzeczy wdrażaliśmy i widzimy, że pracodawców jest więcej w szkołach, widzimy, że mówimy więcej o kształceniu zawodowym, że coraz bardziej kształceniu do zawodu, które może być na różnym poziomie. Pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję pani minister za wizytę. Dziękuję bardzo. W Poranku Wnet, a my przywitamy kolejnego gościa. Radio Wnet, www.wnet.fm.